Są kiedyś takie słowa, które myślę, że dzisiaj, kiedy stoimy w obliczu śmierci świętej pamięci księdza Bronisława, są bardzo aktualne. Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. Dzisiaj rzeczywiście, kiedy patrzymy na życie świętej pamięci księdza Bronisława i to, co słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, która mówi nam o dziękczynieniu, o tym, aby być wdzięcznym. Możemy dzisiaj naprawdę dziękować Bogu, że Bóg dał nam takiego kapłana, który swoją postawą, swoim pokornym zachowaniem, ale szczególnie swoją posługą w konfesjonale, był rzeczywiście narzędziem w ręku Boga. Dzisiaj słyszeliśmy w Ewangelii, że Jezus podążał do Jerozolimy. Ewangelia według świętego Łukasza jest tak ułożona, że właściwie wszystkie wydarzenia dokonują się w drodze do Jerozolimy. Cały czas Jezus idzie w kierunku tego miejsca, gdzie ma być wydany, zabity, ukrzyżowany, a potem zmartwychwstanie. Podobnie i życie każdego człowieka. Tak samo i życie księdza Bronisława było podążaniem do niebieskiego Jeruzalem. I w czasie tej drogi do tego Jeruzalem działy się różne wydarzenia, tak jak się dzieją w życiu każdego i każdej z nas. Różnie je przeżywamy. Czasami może jesteśmy bardziej wystraszeni, czasami potrafimy bardziej zaufać Panu Bogu. Często cierpimy, często teraz płaczemy, często doświadczamy takiej bezradności, nie wiemy, jak postępować. Ale najwięcej w tym wszystkim możemy się nauczyć właśnie od takich ludzi. Ludzi wiary, ludzi, którzy są takim autorytetem duchowym, których dzisiaj Kościół bardzo potrzebuje. Dlatego dzisiaj, kiedy dziękujemy Bogu za dar życia, dar kapłaństwa i posługiwania księdza Bronisława, warto podkreślić właśnie ten jego autorytet duchowy, który miał i pośród nas kapłanów, i biskupów, ale też i pośród szczególnie wiernych. Ludzie go lubieli, kochali, nie dlatego, że głosił piękne kazania, że robił wielkie rzeczy, że był wybitny, ale przede wszystkim za to, że wysłuchiwał ich bóle, ich grzechy, że był tym, który pośredniczył między nimi a miłosiernym Bogiem. Był tym pokornym narzędziem. Myślę, że to jest wielkie dzieło, które Bóg dokonał w życiu księdza Bronisława i które jest dzisiaj naprawdę dziełem, w którym Kościół naprawdę potrzebuje nowego rozwoju, właśnie takiego pokornego słuchania i uzdrawiania. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy, że w tej drodze do Jerozolimy Jezus spotyka 10 trędowatych. Trąd w Piśmie Świętym to nie tylko choroba fizyczna, która była bardzo bolesna, dlatego że ludzkie ciało się właściwie za życia rozkładało. I taki człowiek był zmuszony porzucić swoją rodzinę, oddalić się od wszystkich, żeby innych nie zarażał. I właściwie umierał w samotności albo w otoczeniu takich samych ludzi chorych jak on. I to było naprawdę wielkie nieszczęście dla każdego, komu się przydarzyła choroba trądu. Była nieuleczalna. Dlatego, gdy spotkali Jezusa i kiedy w tym spotkaniu doświadczyli uzdrowienia, właściwie Jezus dał im nowe życie. Dał im możliwość powrotu do swoich rodzin, zacząć wszystko od początku. Ale tylko jeden z nich wrócił, chwaląc Boga, upatrzył, dziękował Jezusowi. Tylko jeden z 10. Kochani moi, takim trądem dzisiejszym, który zagraża nam wszystkim, jest grzech. I wszyscy jesteśmy narażeni na tą chorobę. Każdy i każda z nas na drodze do Jerozolimy wątpi, upada, poddaje się różnym pokusom. I dlatego potrzebujemy dzisiaj właśnie tego Jezusa, który na tej drodze nas spotyka i uzdrawia, uwalnia, daje nam nowe życie. I Jezus korzysta tutaj w naszym ziemskim życiu z posługi kapłanów. Dlatego często mówimy, że kapłan jest alter Christus, drugi Chrystus, czyli jest tym narzędziem.
I dla nas właśnie takim wzorem takiego kapłana posługującego, który sam mimo swojej choroby, mimo tego, że nie miał może już tak wiele sił, podążał na nogach do kościoła Marii Magdaleny w niedzielę rano, aby być w konfesjonale, bo wiedział, że są ci, którzy potrzebują uzdrowienia. Potem podążał tutaj, aby siedzieć w konfesjonale i czekać na tych, którzy potrzebują uzdrowienia. Potem podążał na wzgórze Łyczakowskie do kościoła świętego Antoniego, bo wiedział, że tam też są ludzie, którzy czekają. I nawet byłem tego świadkiem, że właśnie przychodzili na tą godzinę, kiedy ksiądz Bronisław był obecny w konfesjonale, bo chcieli skorzystać z sakramentu przez jego posługę. I tak wiele, wiele lat. I zazwyczaj odczuwaliśmy tylko wtedy, że brakuje księdza Bronisława, kiedy był na jakimś leczeniu, kiedy musiał przejść jakieś zabiegi. I wtedy dopiero było widać, że te kolejki były większe. Ludzie przychodzili, pytali się, a gdzie jest ten kapłan? Wielu nawet nie znało, jak ma na imię, ale wiedzieli, że jest taki kapłan, który posługuje w konfesjonale. Niesamowita historia, taka prosta, zwykła, bez żadnych sensacji, ale jakże głęboka. Jakże dzisiaj pokazuje, jak wielki jest dar życia zakorzenionego w Bogu. Właśnie takim darem życia był obdarzony ksiądz Bronisław. Zawsze dziękował, nawet kiedy już leżał na łóżku, kiedy odwiedziłem go w jego mieszkaniu, kiedy jeszcze mógł sobie tak pozwolić rozmawiać i mówię mu, że księże, będziemy robić wszystko, żeby ulżyć wam w cierpieniu. A on tak się uśmiechnął, mówi, ja się czuję tak trochę nieudobno, ale z takim żartem. On nigdy nie chciał do siebie przywracać uwagi. Raczej chciał komuś służyć, niż aby jemu ktoś służył. Dlatego, kochani moi, dzisiaj, tak jak Ewangelia nas uczy, i sama Eucharystia, w której uczestniczymy, jest dziękczynieniem. Chcemy dziękować Bogu za dar Jego życia, za to wszystko, co Bóg przez Niego pośród nas czynił, ale też chcemy się od Niego uczyć, aby też ten Jego przykład został pośród nas, abyśmy też chcieli naśladować Chrystusa w tej drodze do Jerozolimy za przykładem księdza Bronisława. Też chcę dziękować tym, którzy posługiwali, pomagali księdzu Bronisławowi w tej jego drodze, w cierpieniu, którzy mu towarzyszyli. Też to było takie ciche, ale bardzo takie długie i skuteczna posługa względem jego osoby. Dlatego ta nasza dzisiejsza modlitwa z jednej strony jest smutna, bo brakuje nam tego człowieka, który tyle radości i tyle dobra wnosił pośród nas, w naszym Kościele. A z drugiej strony mamy wielkie pragnienie, aby dziękować i wielbić Boga, tak jak ten jeden z tych 10 uzdrowionych. Po prostu dziękować i wielbić Boga za to, że Bóg w takiej właśnie chwili, kiedy ksiądz Bronisław naprawdę był gotowy do tego spotkania z Bogiem, Bóg zabrał go do siebie. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.